Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski, pytany w wywiadzie dla Gazety Wyborczej hiszpańskiego dziennika LPI i włoskiego dziennika La Repubblica, czy Wojsko Polskie mogłoby pojawić się na Ukrainie, odparł i to jest cytat nie powinniśmy wykluczać żadnej opcji. Niech Putin zgaduje co zrobimy. Koniec cytatu. Tę wypowiedź dodatkowo doprecyzował rzecznik prasowy MSZ-u Paweł Wroński. Również otrzymał pytanie czy Polska wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. Odpowiedź To jest cytat. Pan minister był pytany czy Polska wyklucza wysłanie Wojsk na Ukrainę. Pan minister powtarza wielokrotnie, że my nie wysyłamy wojsk na Ukrainę, natomiast nie można wykluczyć takiej sytuacji w przyszłości, bo nie wiemy, jak się tam sytuacja potoczy. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tych sygnałów mówiących o tym, że. Polska jest bardzo mocno naciskana z zewnątrz na większe zaangażowanie się po stronie Ukrainy. Jest coraz więcej. Staram się to w miarę systematycznie relacjonować w podcaście geopolitycznym. Mówiłem, komentowałem szeroko wypowiedź premiera Donalda Tuska, który no, myślę, że ma bardzo złych doradców, który jest wprowadzany w błąd, jeśli chodzi o różne kwestie, który w jednej z czołowych telewizji w w najwyższym czasie oglądalności zaczął atakować środowiska, niewielkie, można powiedzieć, mikrośrodowiska polityczne, tak jak Polski Ruch Antywojenny czy Partia Bezpieczna Polska, za kampanię to Nie Nasza Wojna, za informowanie społeczeństwa o tym, że angażowanie się militarnie po stronie Ukrainy może doprowadzić do wciągnięcia Polski do wojny. Mamy do czynienia z atakiem na nasze środowisko, na środowisko polskiego ruchu antywojennego, środowisko. Partii Bezpieczna Polska to nie dziwi, bo taki atak był prowadzony, jest prowadzony od lutego 2023 roku, od chwili, kiedy powstał polski ruch antywojenny. No, ale widzimy, że już w całej Polsce na tych ważniejszych przeprawach przez rzeki, przy najważniejszych mostach są tabliczki wojskowe informujące o właśnie możliwości pokonywania tych tych, tych Mostów przez pojazdy wojskowe. Widać to, jeżeli ktoś jeździ po Polsce, to widzi, że przybyło tego no niesamowicie tak naprawdę. Widzimy liczne wypowiedzi od marszałka Sejmu przez premiera, a na szefie MSZ-u skończywszy, którzy wprost sugerują, że Polska powinna jeszcze mocniej zaangażować się po stronie Ukrainy. To, że Ukraina przegrywa tę wojnę, to jest tajemnica poliszynela. Wiedzą o tym po prostu wszyscy. Wiemy doskonale, jak wygląda mobilizacja na Ukrainie. Złośliwi mówią o mobilizacji. Wiemy doskonale, że ten czas życia przeciętnego rekruta przeciętnego poborowego na Ukrainie jest po prostu bardzo krótki. Mamy do czynienia z ogromną z ogromnymi stratami kadrowymi sił zbrojnych i innych służb mundurowych na Ukrainie. Właściwie tych oficjalnych danych nie ma, nie ma rzetelnych danych dotyczących tego. No przypomnę tylko, że pod koniec 2023 roku Ursula von der Leyen Szefowa Komisji Europejskiej mówiła o zabitych, nie w ogólnie stratach, ale o zabitych ponad 100 tysiącach żołnierzy ukraińskich, i to było pod koniec roku 2023. A do tego należy dodać rannych, zaginionych, wziętych do niewoli, dezerterów. No te straty Ukrainy idą w kilkaset tysięcy ludzi. Ludzi w wieku poborowym, ludzi młodych, ludzi, którzy są filarem każdej gospodarki. Mamy do czynienia z ogromną zapaścią demograficzną Ukrainy, także przez migrację, przez. Oczywiście, także uszczerbek na infrastrukturze, ale Ukraina również pogrąża się bardzo mocno w korupcji. Są liczne przykłady związane z, no, z, związa z różnego rodzaju przestępstwami gospodarczymi, jeśli chodzi o, o, o pomoc, którą Ukraina otrzymuje, także tę wojskową. No, mamy potężny problem w tej części Europy i Dalsze, dalsze podsycanie tego konfliktu, dalsze dostarczanie sprzętu wojskowego na Ukrainę przeciąga go przeciąga go i odbija się fatalnie na gospodarce państw członkowskich Unii Europejskiej. Już o samej Ukrainie nie wspomnę, ale cała Unia Europejska bardzo mocno odczuwa skutki tej wojny. Najłagodniej z tego kryzysu wychodzą te państwa, które. Kupują tani, tanią ropę i tani gaz, które nie zrezygnowały z zakupu właśnie tego rosyjskiego surowca. Te państwa, które to odrzuciły, no, płacą bardzo dużo i widzimy chociażby z po kondycji polskiego przemysłu chemicznego, jak mocno brak taniego rosyjskiego gaza, gazu. Wszyscy Wszyscy odczuwamy. Także ta inflacja, którą dzisiaj widzimy, to, to też między innymi skutek i do druku pieniądza i cyfrowej kreacji pieniądza po bezsensownych lockdownach, ale także po wyniku właśnie tego bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Ukraina w żaden sposób nie wykonała realnego gestu w stronę państwa polskiego ani narodu polskiego, nie przeprosiła za ludobójstwo na Wołyniu, nie przeprosiła nawet za tragedię w przewodowie, gdzie ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków w listopadzie 2022 roku. Nadal y, obserwujemy oddawanie czci y, ludobójcom, na, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo na narodzie polskim. Bandery, Banderze, Szuchewiczowi, tym ludziom nadaje się, ich imionom nadaje się nazwy ulic, stadionów i tak dalej na Ukrainie. Powiewają na Ukrainie czerwono-czarne banderowskie flagi. Jest to policzek dla wszystkich y, naszych, naszych rodaków, dla nas wszystkich. Y, niestety rząd Realizuje rząd Donalda Tuska, realizuje politykę Mateusza Morawieckiego, także jeśli chodzi o szpiegomanie, o agentomanie, doszukiwanie się szpiegów i agentów w mediach społecznościowych. A jak widzimy, chociażby po komunikatach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co rusz zatrzymywani są obywatele Ukrainy, podejrzewani o szpiegostwo, o sabotaż, o dywersję i tak dalej. Nie dalej jak dzisiaj, szanowni państwo, 29 maja 2024 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała komunikat wydała komunikat, że nastąpiła jak to możemy przeczytać, to jest cytat szybka reakcja polskich służb akt oskarżenia wobec obywatela Ukrainy podejrzanego o prowokację i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gruźb karalnych wobec obywatela Polski. Koniec, koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy mnóstwo tego typu informacji. W tym komunikacie akurat, akurat no, mamy ogólne, bardzo ogólne informacje o działaniach na rzecz obcego wywiadu, natomiast pytanie jest rzeczywiście, dla jakiego wywiadu ten Ukrainiec pracował. Mamy do czynienia z tą szpiegomanią, o której powiedziałem, która jest niezwykle szkodliwa. Widzimy to po tym, że jest cała masa. Czy sędziów, czy prokuratorów, którzy nie podlegają żadnemu sprawdzeniu, jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych. Natomiast, no, właśnie służby przez polityków, laików, ignorantów kierowane są, kierowane są w celu działania właśnie w mediach społecznościowych, co jest absurdem, co jest po prostu absurdem. Otwarcie na oścież wrót dla kilku milionów obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 roku skończyło się dla Polski nie tylko zmianą struktury etnicznej naszego kraju, ale także Także nasyceniem, niestety, obcą agenturą, i nie jest to, jakby chcieli y, głównego nurtu dziennikarze czy politycy, y, agentura wyłącznie rosyjska, ale jest to w dużej mierze agentura i ukraińska i niemiecka, i izraelska, i amerykańska, to nie jest tak, że w Polsce działają tylko i wyłącznie rosyjscy agenci. Niestety, szanowni państwo, te sygnały, które do nas docierają, te sygnały z MSZ-u, to takie mówienie o tym, że Polska nie wyklucza, że, że rząd w Warszawie nie wyklucza sytuacji w, takiej w przyszłości, że Polska wysłałaby wojska na Ukrainę, jest szalenie niebezpieczny. Jest szalenie niebezpieczny, dlatego, szanowni państwo, apeluję z tego miejsca o wsparcie, o wsparcie dla kampanii To nie nasza wojna. Bardzo jest ważne, abyśmy docierali do, do, do Polaków w kraju i za granicą, abyśmy uświadamiali naszych rodaków, że Polska jest do żadnej wojny nie tylko nieprzygotowana, ale Polska nie ma żadnego interesu w angażowanie się w wojnę na Ukrainie, ani gdziekolwiek indziej. W interesie państwa polskiego jest życie w pokoju. To, że mówią o, o tym media, jak, że, że cytuję: Jeżeli Polska nie pomoże Ukrainie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicy z Polską. To jest cytat z pamięci. No to jest wierutna bzdura, to jest absurd. Wiemy doskonale, że po roku 1991 wzdłuż granicy Polski z Rosją Wzdłuż granicy Polski z obwodem kaliningradzkim znajdują się wojska rosyjskie po utworzeniu państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Wojska rosyjskie i białoruskie znajdują się na przestrzeni ponad, ponad 600 kilometrów. Wojska rosyjskie są już przy granicy z Polską, i tutaj wspieranie Ukrainy w niczym absolutnie nie pomoże. A przeciągnie ten konflikt, wywoła kolejne migracje Ukraińców, wywoła kolejne frustracje w społeczeństwie ukraińskim i kto wie, czy. Jakaś część społeczeństwa ukraińskiego sfrustrowana klęską w tej wojnie, która się będzie poczuwać oszukana przez Zachód, nie obarczy odpowiedzialnością Polski i Polaków za, za swoją przegraną. A wiemy doskonale, że ta tradycja nacjonalizmu, czy właśnie szowinizmu ukraińskiego, jest bardzo bogata. Jest krótka, ale bardzo bogata i niestety bardzo krwawa. Wystarczy sobie przypomnieć obrazki, historii z okresu II Rzeczypospolitej, żeby móc przewidzieć ewentualnie. Scenariusze, które mogą się odbywać na terytorium państwa polskiego. Pytanie, jak wygląda przemyt broni z Ukrainy? Obawiam się, że niestety może to wyglądać bardzo, ale to bardzo źle. W związku z tym, ja uważam, szanowni państwo, reasumując, że powinniśmy bardzo mocno zaangażować się jako Polacy w kampanii to nie nasza wojna. Powinniśmy przyjąć postawę Wiktora Orbana czy Roberta Fico, premiera Węgier i Słowacji kolejno, którzy po prostu wprost mówią, że wspieranie militarne Ukrainy nie leży w interesie ani Węgier, ani Słowacji, ani w ogóle państw członkowskich Unii Europejskiej, bo to właśnie jest dolewanie oliwy do ognia. W interesie całej Unii Europejskiej, w interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Polska powinna występować jako mediator, a nie jako ten to państwo, które dolewa oliwy do ognia. Uważam, że tego typu wypowiedzi pana Radosława Sikorskiego czy pana Pawła Wroń Wrońskiego, czy premiera Donalda Tuska czy marszałka Szymon'a, Hołowni, są słowami nieodpowiedzialnymi. Tutaj uważam, że rządzący Polską powinni absolutnie zmienić doradców. I no, i oczywiście wiemy doskonale, że te potrzeby, że te naciski idą bardzo mocno z zagranicy, że Wielka Brytania, że Stany Zjednoczone bardzo mocno wykorzystują i Ukrainę, i Polskę jako zderzaki strategiczne. Wiemy, jak destrukcyjną rolę odegrała Wielka Brytania wiosną 2022 roku. Absolutnie nie powinniśmy iść tą drogą. Absolutnie nie powinniśmy dawać się wepchnąć do, do, tego, do tego konfliktu na wschodzie. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej to także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.